Wernisaż wystawy One stał się wydarzeniem, zanim jeszcze wystawa została otwarta. Biłgarajska Rada Kobiet, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Biłgarajskie Centrum Kultury oraz Marzena Zawojska-Sąbaszek postanowili podjąć inicjatywę i zorganizowali wystawę audiowizualną One. Wszystkie fotografie prezentowane na tej wystawie są inspirowane prawdziwymi historiami kobiet, które doświadczyły najtrudniejszych momentów w swoim życiu. Są to kobiety, które doznały między innymi przemocy, przeszły próby samobójcze, czy też zmagały się z chorobą alkoholową, depresją. Niektóre z tych zdjęć zawierają portrety samych bohaterek tych historii. Odtwarzanie wywiadów bohaterek do wystawy zostało zaplanowane w sposób specyficzny. Wywiady są odtwarzane z dwóch przeciwległych stron sali. Z jednej strony możecie usłyszeć opowieści o najtrudniejszych momentach, z jakimi kobiety się zmagały. Natomiast naprzeciwko możecie usłyszeć te same kobiety, które opowiadają o tym, co im pomogło wyjść z tego kryzysu. Stanowią one inspirujący kontrast dla opowieści o najtrudniejszych, o trudnościach oraz dają nadzieję na przezwyciężenie ich. Wystawa jest wyjątkowym połączeniem fotografii, która inspirowana prawdziwymi historiami kobiet ukazuje ich najtrudniejsze momenty oraz wywiadów, które przedstawiają zmagania się z życiowymi kryzysami i sposoby na szukanie pomocy. Po części w każdym zdjęciu czy w każdej tej opowieści możemy znaleźć cząstkę siebie, bo tak naprawdę mogę powiedzieć, że życie płata nam różne figle. Czasami jest trudno, czasami bardzo trudno, czasami jest dużo lżej. I można powiedzieć, że to jest wpisane w nasze człowieczeństwo, to jest wpisane w nasze istnienie. Ale tak naprawdę, co przyświeca tej całej idei, też chciałabym, żeby to wybrzmiało. Przede wszystkim nadzieja. Ogromna nadzieja, że z każdej sytuacji, nawet tej najtrudniejszej, patrząc też na te historie, na te zdjęcia, to są naprawdę trudne historie. Każda z tych osób wyszła. Każda też ta usłyszana historia, która za moment będzie też włączona, też pokazuje, że z każdej sytuacji można wyjść. Najważniejsze, żeby szukać pomocy, żeby właśnie nie tracić nadziei, żeby się nie wstydzić, prosić o pomoc, bo wstyd jest niestety władcą emocji i on bardzo dużo nam czasami odbiera siły, walki, odwagi. Połączone siły kobiet zadbały też o to, by podczas wernisażu można było otrzymać informacje, gdzie w naszym mieście i okolicach można szukać pomocy. Bardzo zachęcam do tego, żeby sięgać po tą pomoc, ponieważ sięganie po pomoc generalnie uważam, że jest naprawdę wielką oznaką odwagi, też siły, ale też przede wszystkim dojrzałości, bo każdy z nas oczywiście ma swoje zasoby, może w jakiś sposób na ich podstawie przezwyciężać te trudności. Natomiast są czasami takie sytuacje, że właśnie albo tych zasobów brakuje, albo one się już w jakiś sposób wyczerpały i no właśnie, i co dalej? Albo odpuszczam tą walkę, to w jakiś sposób dążenie do takiego uzdrowienia, albo idę dalej. Właśnie korzystam z tych zasobów, które są, bo one tak naprawdę są w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, pomoc psychologiczna, prawna, mediacyjna, schronienie dla osób doświadczających przemocy domowej, bo to też chciałabym, żeby wybrzmiało, że to są takie nasze główne zadania. Wystawa czynna będzie do 5 maja. Można ją oglądać w galerii Biłgarajskiego Centrum Kultury. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. We Frampolu w tamtejszej hali sportowej w sobotę 20 kwietnia odbył się ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego Top Art. Wystartowało w nim ponad 800 tancerzy i tancerek z całej Polski w kategorii wiekowej od kilku lat do seniorów. Najmłodsi tancerze wystartowali już o 9 rano. Głównymi organizatorami jest Top Art Lublin, klub tańca, we współpracy z Miejską Gminną Ośrodkiem Kultury właśnie. A że to są znajomi z dawnych lat, więc stwierdziłam ja i oni, dlaczego nie we Frampolu. Wszędzie oni dookoła robią takie turnieje i w Żółkiewce, i w Radecznicy, i w Bychawie, i w Wysokim,
No w Lublinie oni ogólnie działają, ale tak tu w okolicy robią turnieje, więc stwierdziłam, a dlaczego nie we Frampolu, jak fajną mamy bazę tutaj przy hali widowiskowej, przy szkole. Turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem podczas pierwszej edycji. Nic dziwnego, że Ewa i Rafał Szpytowie zdecydowali się po raz kolejny na jego organizację właśnie we Frampolu. Jest bardzo dużo uczestników, ponad 700 osób. Gościliśmy na parkiecie, także te dwa pierwsze bloki były rozegrane na dwóch oddzielnych parkietach, także cieszymy się, że popularność tego turnieju rośnie. Mam wrażenie, że z roku na rok ten poziom znacznie rośnie. Na początku zaczynaliśmy tworzyć turnieje, kiedy te dzieciaki faktycznie na imprezach tańczyły bardzo słabo, faktycznie zaczynały, a teraz nawet te dzieci, które po raz pierwszy startują na turnieju, wchodzą na parkiet i już wiedzą, co robią. Turniej we Frampolu o randze ogólnopolskiej zrzeszał na parkiecie tancerzy tańca towarzyskiego. Widzieliśmy walca angielskiego, wiedeńskiego, tango, foxtrota, quickstep, czacze, rumbę, sambę czy jive'a. Wszystkie tańce oceniało profesjonalne jury. Na dzisiejszym turnieju tutaj we Frampolu był bardzo wysoki poziom. Przyjechało bardzo dużo dzieci i młodzieży, solistów, par. Także możemy być dumni, gratuluję organizatorom tak wspaniałej imprezy, bo naprawdę było bardzo dużo tańczących par i solistów i poziom był bardzo wysoki. Wielu występujących tańczy w klubach, łącząc życie prywatne i zawodowe, ale taniec w ich sercu zajmuje miejsce szczególne. Tak jest w przypadku Elizy i Rafała Tomczyków, którzy zapisali na zajęcia taneczne syna i sami stwierdzili, że to jest to. Tańczą razem już 10 lat. Jeżeli ktoś coś uwielbia, to znajdzie wszystko, i czas, i siłę, i się wyzwala. Ja mam taki syndrom, że jak mam kontuzję jakieś, boli mnie noga nagle, no coś tam cpyknie. Jak to u seniorów, nie? Słyszę muzykę, wchodzę na parkiet i momentalnie mnie, nie wiem czy to adrenalina, przestaje boleć. Schodzę z parkietu, zaczyna boleć. Bardzo zachęcamy. Wszystkich naokoło. To jest najlepszy sposób na spędzenie wolnego czasu, kondycja, a w przypadku seniorów każdy ruch jest dobry. Turniej we Frampolu został zorganizowany przez Szkołę Tańca Top Art z Lublina we współpracy z miastem i gminą Frampol, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury we Frampolu, Szkołą Podstawową imienia Józefa Piłsudskiego we Frampolu i Powiatem Biłgorajskim. 25 maja Biłgorajskie Centrum Kultury zaprasza na koncert pod hasłem Święto Miasta. Będzie to wydarzenie masowe, które odbędzie się na placu przed Biłgorajskim Centrum Kultury, a wstęp na wszystkie koncerty będzie wolny. O godzinie 19 na scenie letniej BCK rozpocznie się koncert Aleksandry Nizio z zespołem, a po niej wystąpi jak Filip Pek. Filip Marcinek, znany jako Filip, darzy poznać pierwszej jednoczki jako Filip. 25 maja na scenie BCK wystąpi również zespół Kony Filosowskiej. Na wydarzenie przypominamy wstęp wolny. Zbliża się długi weekend majowy. Oczywiście jako Biłgorajskie Centrum Kultury zapraszamy bardzo serdecznie na imprezy, które przygotowaliśmy w ramach tego weekendu. 2 maja jest to Dzień Flagi i chyba już tradycją stało się, że tego dnia zaprasza Państwa na swoje prezentacje Uniwersytet Trzeciego Wieku. Te prezentacje odbędą się na scenie letniej Biłgorajskiego Centrum Kultury o godzinie 17. Natomiast 3 maja zapraszamy wszystkich do sali widowiskowej Biłgorajskiego Centrum Kultury, gdzie odbędzie się koncert Od nocy do nocy. W koncercie tym Joanna Aleksandrowicz śpiewać będzie najpopularniejsze pieśni i melodie z polskich filmów i seriali. Kolejne zaproszenie kieruję na 5 maja. Na scenie nieletniej Biłgorajskiego Centrum Kultury zaprezentują się zespoły, które na co dzień pracują właśnie przy BCK-u. Głównie będzie to grupa folklorystyczna Pokolenia, a razem z nimi chór męski Ziemi Biłgorajskiej Echo, grupa wokalna Krajka i grupa instrumentów dawnych. O godzinie 17.00
na scenie letniej Biłgorajskiego Centrum Kultury 2 i 5 maja, a 3 w sali widowiskowej. Zapraszam. Zapraszamy najmłodszych miłośników recytacji do udziału w 43. małym konkursie recytatorskim. Turniej powiatowy odbędzie się 11 maja o godzinie 11 w sali kameralnej Biłgorajskiego Centrum Kultury. Jednak termin nadsyłania zgłoszeń mija 6 maja. Repertuar recytatora to jeden dowolnie wybrany tekst, wiersz lub fragment prozy. Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji do 5 minut. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i on wprowadził zmiany odnośnie zgłoszeń udziału w MKR. Chęć udziału w konkursie należy zgłaszać wyłącznie poprzez wypełnienie i wysyłanie elektronicznej karty zgłoszeniowej, odpowiedniej dla danych eliminacji powiatowych. Szczegóły dostępne są w regulaminie, a ten na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy!